Stacja odzysku czynnika chłodniczego to urządzenie przeznaczone do odzysku i uzupełniania czynnika w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. W dzisiejszym odcinku serii Q&A odpowiem na Wasze pytania dotyczące wyboru takiej stacji. Zasadę działania poszczególnych modeli oraz sposoby odzysku czynnika przedstawił kolega Bartek w swoich filmikach, więc odnośniki do tych filmów znajdziecie w opisie filmu. Natomiast dzisiaj skupimy się na wyborze konkretnego modelu stacji w zależności od zastosowania. Jaką stację odzysku wybrać? Na rynku możecie znaleźć wiele modeli stacji odzysku czynnika. Ten wybór podzielimy sobie ze względu na zastosowanie do konkretnego przypadku. I taki pierwszy podział będzie to, takie pierwsze kryterium będzie odnośnie wydajności. A więc do układów typu split, multi-split, czyli takich klimatyzatorów domowych, wystarczający model będzie o małej wydajności, czyli na przykład model Value VRR12L R32, czyli tutaj taki, który stoi obok mnie. Stacja ta cechuje się wydajnością na poziomie 0,2 kg na minutę w metodzie gazowej, około 2 kg w metodzie cieczowej i nawet do ponad 6 kg na minutę w metodzie push-pull. Jest to taki najbardziej wybierany model, sprawdzona konstrukcja powoduje, że stacja jest de facto bezobsługowa. Wszystkie czynności wykonujemy tutaj jednym pokrętłem. Kolejny model jest to model wyżej od stacji 12, model VRR24L R32 o wydajności 0,5 kg przy metodzie odzysku gazowej, 3,5 kg przy metodzie cieczowej i nawet do 9,5 kg w metodzie push and pull. Stacja ta zalecana jest do większych układów, na przykład układów jakichś chłodniczych, układów multi-split. Konstrukcyjnie jest bliźniacza do tego modelu 12. Jeżeli szukacie modelu do przemysłowych instalacji, dobrym wyborem będzie model Value VRR36C4. Jest to jedna z najmocniejszych stacji dostępna na rynku narzędziowym. Model ten to stacja nowej serii Navtec z wyświetlaczem elektronicznym. Bryła urządzenia jest zwarta, posiada dodatkowe elementy zabezpieczające przed uszkodzeniem urządzenia. Stacja ta cechuje się bardzo wysoką wydajnością na poziomie 0,8 kg na minutę przy metodzie gazowej, 4,5 kg na minutę przy metodzie cieczowej i nawet do 11 kg przy metodzie push-pull. Jej moc to 1,5 konia mechanicznego, prędkość obrotowa silnika wynosi 3000 obrotów na minutę. Kolejny podział stacji jest ze względu na czynnik, z jakim pracujemy. Zachowanie bezpieczeństwa podczas takiej pracy jest generalnie taką kwestią najważniejszą, dlatego przy wyborze stacji musimy też kierować się tym, z jakim czynnikiem chłodniczym właśnie pracujemy. Do obsługi układów pracujących na czynnikach z grupy CFC, HFC i HCFC, czyli takie najbardziej popularne 410, 404, 134 oraz 32, czyli taki najbardziej popularny teraz czynnik występujący w układach chłodniczych klimatyzacyjnych, odpowiednie będą modele prezentowane już wcześniej, czyli VRR 12, 24 czy ta właśnie mocniejsza VRR 36C4. Natomiast do czynników palnych z grupy A2L i A3, czyli izobutan R600 i propan R290, teraz często już wykorzystywany w układach pomp ciepła, właściwie takim jedynym wyborem będzie model VRDDF. Ten model prezentował kolega Bartek, także film również znajdziecie w opisie. Konstrukcja stacji przystosowana jest właśnie do przetłaczania propanu i izobutanu. Oczywiście można ją stosować też do innych czynników, czy do 32, 134. Model ten cechuje się też dobrymi parametrami, ponieważ przy mocy jednego konia mechanicznego wydajność w metodzie gazowej to jest 0,54 kg na minutę, w metodzie cieczowej 4,2 kg na minutę oraz w metodzie push-pull jest to wydajność rzędu 4,5 kg na minutę. Ten model de facto tutaj stanowi taką najbardziej uniwersalną stację do wszystkich czynników występujących na rynku w urządzeniach chłodniczych czy klimatyzacyjnych.
Kolejne pytanie, jakie dostajemy od Was, czy wybrać stację z separatorem odzysku czynnika, czy bez? Generalnie separator oleju to dodatkowy element, który pozwala odseparować olej z odzyskiwanego czynnika. Dzięki temu możemy właśnie usunąć olej z czynnika, a później za pośrednictwem na przykład jakichś dozowników po prostu podać nowy olej do układu. Modele z separatorem zalecane są do serwisowania układów w pojazdach samochodowych, ale oczywiście można też używać w klimatyzacji czy w układach chłodniczych. Modele serii Value wyposażone w ten element separatora to modele VRR12L-OS-R32 oraz VRR24L-OS-R32. Separator to zbiornik, który posiada zawór spustowy, więc po odzyskaniu tego oleju z układu możemy dosłownie kranikiem upuścić olej ze zbiornika. W modelach Value, które posiadają ten separator, nie ma możliwości jego odłączenia, więc już na początku wyboru musimy zadecydować, czy chcemy wybrać model z separatorem, czy właśnie bez tego separatora. Na rynku dostępne są też zewnętrzne separatory, także możemy je wpiąć w układ pomiędzy urządzenie a stację odzysku. Tutaj jeszcze wspomnę, że urządzenia serii Navtec nie mają takiego separatora. W ofercie występują tylko dwa modele z wbudowanym separatorem oleju. Często pada również pytanie, czy stacją odzysku możemy zrobić próżnię. Odpowiedź tutaj brzmi nie, ponieważ stacja przystosowana jest tylko do przetłaczania czynnika, nie wykonuje podciśnienia. Do wykonania próżni stosuje się tutaj pompy próżniowe, a jeżeli zastanawiacie się, jaki model takiej pompy próżniowej wybrać, to odsyłam Was do pierwszego filmiku tej serii Q&A, gdzie właśnie przedstawiam, jaki model pompy próżniowej wybrać. I ostatnie pytanie, jakie od Was często dostajemy. Czy stacja odzysku czynnika jest generalnie potrzebna? O ile w małych układach klimatyzacyjnych producenci uzupełniają czynnikiem urządzenie, czyli kupując już klimatyzator, mamy uzupełniony czynnikiem i z reguły ten czynnik jest przewidziany na daną ilość instalacji i wówczas, jeżeli spełnimy ten warunek danej tej ilości instalacji, u różnych producentów może to być w granicach 4-5 metrów, wówczas nie ma potrzeby uzupełniania tego czynnika chłodniczego. Natomiast jeżeli będziemy instalować większą linię, czy to będzie też układ chłodniczy, tutaj stacja będzie de facto już niezbędna. Ciężko też przewidzieć, czy na danym serwisie nie zajdzie akurat potrzeba, aby odciągnąć czynnik z układu i podejmować kolejne kroki serwisowe. Więc tutaj stacja odzysku będzie takim elementem, który to umożliwi. Należy też pamiętać, że stacja odzysku czynnika chłodniczego jest podstawowym elementem wyposażenia do ustawy F-gazowej. Dziękuję za przesłane pytania. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe, to zapraszam do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta. A omawiane modele stacji odzysku czynnika znajdziecie na naszej stronie internetowej coolmarket.pl.